człowiek podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei do Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Zagraża nam i tobie. Mówi o swoim królestwie. Chce wywołać bunt! Czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, ja nim jestem. Czy wiesz, o co jesteś oskarżony? Zważ! Odpowiedz! Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają! Nie znajduję w nim żadnej winy! Zbliża się święto! Uwolnię wam jednego z więźnia! Może to być barbar, buntownik i zabójca! Albo Jezus, król żydowski! Czy chcecie, abym ja uwolnił króla żydowskiego? Nie znajduję w nim nic zasługującego na śmierć. Każę więc goły powstać i uwolnić. Uwolnij Barabasza! Uwolnij Barabasza! Cóż więc mam zrobić tym, którego nazywacie królem żydowskim? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Cóż więc złego uczynił? Ukrzyżuj go! Umieczować, a później ukrzyżować! Widzę królu żydowski, na krzyż nim, na krzyż! I ukryjmy się, rozcinamy się. I co, to przyzga?